Dzień dobry Państwu, Jarosław Kujisz z Kultury Liberalnej. Mam przyjemność zaprosić Państwa na trzecie spotkanie z naszego cyklu, którym rozmawiamy na tematy związane z polityką, sztuką i historią, najczęściej w związku z ukazującymi się książkami. I dziś, proszę Państwa, mamy nowość gorącą, nie wiem, czy to dobrze widać w tym świetle, Piotr Smolar, książka pod tytułem Zły Żyd. Więc trudna do przeoczenia, proszę bardzo, w księgarni. I proszę Państwa, tytuł prowokacyjny, tytuł mocny, wyrazisty, z całą pewnością zwracający uwagę, ale ja bym zaczął od dwóch słów na temat autora, ponieważ to się ściśle wiąże z treścią książki. Otóż Piotr Smolar jest chyba najmniej w tej chwili jeszcze znanym członkiem rodziny Smolarów, niesłusznie prawdopodobnie, i zaraz postaramy się temu troszkę zaradzić. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że autor należy do jednej z najważniejszych polskich intelektualnych rodzin w XX stuleciu. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jego dziadek Piotra Smolara, który jest tutaj bardzo ważną postacią w tej książce, to jest Hersz Smolar, przedwojenny polski komunista, który prowadził bardzo bujne życie. Wśród epizodów, o których na pewno warto wspomnieć, są wydarzenia z okresu II wojny światowej, kiedy organizował żydowską partyzantkę na Białorusi, co jako żywo jest nadzwyczajne. Po wojnie był także zaangażowany w ruch komunistyczny w Polsce, ale tutaj, prawda, zwrot akcji, bowiem następne pokolenie Smolarów, to Aleksander Smolar i Eugeniusz Smolar, są antykomunistami i, prawda, są znów jedni z najbardziej znanych polskich dysydentów w okresie Polski Ludowej, ale już w okresie III RP budowniczowie społeczeństwa obywatelskiego, Fundacji Batorego czy Fundacji Jana Karskiego, to przedstawiać specjalnie też nie trzeba, a ponadto jeszcze komentatorzy życia politycznego w kraju i za granicą. No i wreszcie trzecie pokolenie, prawda, którego dzieła powoli odkrywamy, to jest Anna Smolar, reżyserka teatralna, która otrzymała różne nagrody już w Polsce i zajęła swoją pozycję na mapie teatralnej bez dwóch zdań. No i wreszcie ostatnie ogniwo rodzinnego łańcucha, Piotr Smolar, który właśnie nam się zaprezentował jako autor książki, więc chcielibyśmy przywitać Piotra Smolara. Dobry. Czy mamy połączenie? Jest. Tak, jest połączenie. Prosto z Paryża. Prosto z Paryża, tak. Więc Piotrze, no napisałeś historię swojej rodziny, taką dostosowaną formą do naszych czasów. To jest taka opowieść, która nie jest narracja linearna, to jest troszeczkę wspomnień, troszeczkę relacji, troszkę nagrań, które spisałeś. I powiem Ci szczerze, że pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, jest taka, że jeśli chodzi o takie mocne zakorzenienie w pejzażu, prawda, intelektualnym polskim, to ze świecą szukać tak mocnego rodzinnego zakorzenienia. A tymczasem dla Ciebie punktem wyjścia w książce jest pytanie, że w zasadzie szukanie odpowiedzi na pytanie, kim jesteś? Ja muszę powiedzieć, że moje pierwsze pytanie do Ciebie w związku z tą książką, w której opisujesz historię rodziny i jeszcze kilka innych rzeczy, o których opowiemy sobie, to jest pytanie takie, czy Ty przypadkiem po prostu nie reagujesz nie tyle na kłopot ze swoją rodziną, co po prostu z okolicznościami, w których żyjemy, kiedy w zasadzie no nie ma takiej zbiorowości, takiej społeczności, takiej grupy, która by nie zadawała pytania o tożsamość. Świetne pytanie. Absolutnie, to znaczy oczywiście to odpowiada na bardzo osobiste, intymne pytania, które ja sobie zadawałem w Izraelu, dlatego że żyłem przez 5 lat w tym kraju i tam pracowałem jako korespondent dla mojej gazety, dla Le Monde. I tam w tym kraju sprawa tożsamości ogólnie i zwłaszcza tożsamości żydowskiej, jest oczywiście absolutnie kluczową sprawą. Ale poza Izraelem, i to też widzimy we Francji, widzimy to w Polsce, widzimy to w różnych krajach, żyjemy w epoce, w której dominuje pewna obsesja
czystych, jednoznacznych tożsamości. I to jest bardzo taka bolesna i niebezpieczna sprawa w tej chwili. Ja wierzę bardziej w tożsamości otwarte. Wierzę oczywiście też w siłę korzeni, one są absolutnie niezbędne, ale te korzenie nie powinny nas dusić. Z drugiej strony trzeba je znać, trzeba być z nich ewentualnie dumny, ale nie żyć tylko tymi korzeniami, bo to moim zdaniem może być niebezpieczne. Ale ty musiałeś strasznie, jeżeli mogę tak powiedzieć, zirytować przynajmniej część swojej rodziny takimi zdaniami jak to, że w gruncie rzeczy dla ciebie najodpowiedniejsza jest partia, tu cytat z książki, tenisówek. To znaczy, że ty się poczuwasz do tożsamości, pół żartem, pół serio, no ale prawda, mówimy o sprawach publicznych, zaangażowaniu w sprawy publiczne, tu żartów nie ma, tak? A ty tymczasem pozwalasz sobie w książce swojej na zdanie, że w gruncie rzeczy to ty chyba się najbardziej utożsamiasz z partią tenisówek znanej marki. No i wiesz, ja to rozumiem, ale podejrzewam, że to musi straszne ciśnienie wyzwalać. Nie mówię już o twojej rodzinie, ale jak nie, takie zdania... Nie, absolutnie nie. Po pierwsze, proszę mi wierzyć, jesteśmy niesamowicie tolerancyjną rodziną i nawet gdybym powiedział jakąś głupotę, to nikt by mnie nie oskarżał w niczym w tej sprawie. Ale powróćmy do tego bardziej poważnie, do tej partii tenisówek. O co tutaj chodziło? Ja to powiedziałem, mówiąc o mojej pracy, o dziennikarstwie, że najważniejsze zaangażowanie w moim życiu to jest moja profesja, to jest czym ja się zajmuję już od prawie 20 lat. To jest pewna forma humanizmu, tak jak judaizm może być pewną formą humanizmu. To nie jest dziennikarstwo, które się tylko opiera na moich własnych opiniach, bo opinie to mogę mieć w swoim biurze albo w swoim salonie w Paryżu. To jest dziennikarstwo, które się opiera na tym, że człowiek jest gotowy usłyszeć opinie, z którymi się nie zgadza, że ma pewien apetyt do życia innych osób, które żyją w może kompletnie innych warunkach, którzy zostali wykształtowani, którzy zostali wychowani w inny sposób. O, na tym polega ta partia tenisówek. To chodzi o to, że ja nie pracuję w smokingu czy z krawatem dookoła szyi, tylko że lubię podróżować i lubię się spotykać z innymi, bo to mnie karmi. Ale wiesz, to mi się wydaje, że jest idąc tropem twojej książki, że to jest właśnie jeszcze coś więcej, niż chociaż to już jest dużo, prawda, kiedy mówimy o etosie zawodu dziennikarza, szczególnie w dzisiejszych czasach, ale wydaje mi się, że to jest też jednak ten trop tożsamości, która jest zawodowa, ale i coś więcej, bo prawda, tak, kiedy opisujesz dzieje swojej rodziny, no to dzisiaj to jest relacja mężczyzny, który chce coś przekazać dalej, tak, to jest masz dedykację dla syna i prawda, jest pytanie, co temu prawnukowi opowiedzieć z dziejów swojej rodziny, jak ty filtrujesz je przez swoje doświadczenie. No więc twoje doświadczenie jest takie, że ty nie idziesz z bronią do lasu, twoje doświadczenie jest takie, że ty nie musisz zakładać fenomenalnego podziemnego kwartalnika aneks, prawda, który będzie przemycany do Polski. Twoje doświadczenie jest takie, że ty w gruncie rzeczy w doszłych, w porównaniu z poprzednikami, tak, warunkach, no musisz stanąć twarzą w twarz z dziedzictwem o bardzo dużej intensywności, z dziedzictwem, które staje, prawda, wobec wyzwań takich, że w XXI wieku, co to znaczy, tak, bo nawet odwołanie się do judaizmu przed II wojną światową, po II wojnie światowej w Polsce, we Francji, w Izraelu, to sam pokazuje, że to oznacza zupełnie inne rejestry, zupełnie inne punkty odniesienia. No i teraz, prawda, tak się zastanawiałem, że prawdziwe napięcie jest w tym, że w gruncie rzeczy twojemu dziadkowi, jeżeli mogę tak wywnioskować z książki trochę przewrotnie, ale może tak jest, że twojemu dziadkowi i twojemu tacie, prawda, chodziło chyba o to, żebyś ty właśnie takie życie prowadził. To znaczy, żebyś właśnie takie wygodne życie, oczywiście zaangażowaniem pewnym, prowadził i nie miał żadnych problemów z tożsamością. Bo dostajesz coś od nich w prezencie. To, co dostałem na pewno w prezencie,
od rodziców, nie tylko od ojca, ale też od mojej mamy, to jest na pewno brak smaku dla ideologii. Ideologia mnie fascynuje, próbuję ją zawsze zrozumieć, nawet jeżeli ona mnie przeraża, ale ona jest mi obca. Ja jestem, myślę, intelektualnie, myślę, że dostałem właśnie od rodziców wartości pewne, ale jestem też pragmatykiem. To znaczy próbuję zrozumieć, jak ludzie podejmują pewne decyzje, jak reagują, jak żyją. To jest dla mnie najważniejsze. A drugą rzecz, którą dostałem właśnie od rodziców w pewnym sensie, to jest po prostu pewną ciekawość. To znaczy właśnie apetyt dla rzeczywistości. Ja pamiętam, kiedy byłem dzieckiem, że zawsze u nas w domu Radio Wolna Europa po prostu kręciło prawie po prostu 24 godziny na dobę. I pamiętam też wszystkie te publikacje, Aneks oczywiście i inne publikacje, też francuskie. Zawsze żyłem w otoczeniu bardzo kochającym i też bardzo wymagającym z punktu widzenia intelektualnego, w którym wartość życia jednego czy milion osób była bardzo, bardzo ważna. I wartość wolności i praw człowieka zawsze coś znaczyły, a nie byli po prostu jakimś lozungiem na t-shircie. Tyle tylko, że sam piszesz o tym, że empatia w dzisiejszych czasach, której cię nauczono, może być sprawić, że to dziennikarstwo będzie obolałe, tak? To znaczy, że ty będziesz obity, prawda, jako dziennikarz, i to jest niesłychanie ciekawy wątek związany z, prawda, z poszukiwaniem tożsamości żydowskiej w Izraelu, kiedy ty na przykład zwracasz uwagę, że, prawda, nie znasz języka hebrajskiego, prawda, nie wszystkie rytuały związane z wyznaniem są dla ciebie oczywistością, że jakby odkrywasz siebie w ten sposób, ale jednocześnie od ciebie zewnętrzny świat domaga się zajmowania bardzo wyrazistego stanowiska, to znaczy, że nazwijmy to, prawda, to jest pisanie już w czasach populizmu narodowego, prawda, i jeśli to jest pisanie w czasach populizmu narodowego, to taka wczuwanie się w przeciwnika, akurat w książce twojej najbardziej to widać na przykładzie wczuwania się w ciężki los Palestyńczyków, prawda? Ty jesteś gotowy na empatię z osobami po drugiej stronie muru. I okej, ale jednocześnie piszesz, że to jest bardzo źle widziane. To znaczy, że to dziedzictwo, nie wiem, dziedzictwo czy etos dziennikarski, który się z nim spotyka, to są rzeczy, które w gruncie rzeczy, za nie przychodzi dzisiaj zapłacić dużą, dużą cenę. Mógłbyś powiedzieć kilka słów na ten temat? Co to znaczy, że... To znaczy, to co teraz mówisz brzmi tak, jakbym jakieś niesamowite ryzyko brał, po prostu pisząc i będąc dziennikarzem. A to jest trochę taka, myślę, trochę romantyczna wizja, nawet jeżeli to ryzyko, to pewne ryzyko istnieje, ale myślę, że to inaczej się trzeba zajmować po prostu czymś innym, no nie wiem. Jak już się wybiera tą profesję, no to jest jak jest. Oczywiście, że są momenty, kiedy się czuje właśnie, ludzie próbują wydzierać pewną presję, oczekują od was właśnie pewnych opinii w tą czy w drugą stronę, ale... Nie, to znaczy ja często tłumaczyłem na przykład we Francji, kiedy w moim kraju właśnie książka wyszła, dlaczego ja kłamałem, będąc w Izraelu, w sprawie właśnie mojego pochodzenia. To znaczy ja nigdy nie mówiłem, że jestem z pochodzenia żydowskiego. Nigdy. Dlaczego o tym nie mówiłem? Nie dlatego, że się wstydzę. Dlatego po prostu, że właśnie sposób, w który ludzie by potem czytali moje artykuły, by był kompletnie zbulwersowany. To znaczy ludzie by systematycznie osądzali moją pracę i próbowali wytoczyć pewne wątki w tych artykułach tylko z powodu tego pochodzenia. A ja próbuję jak najbardziej uczciwie, i to nie znaczy w sposób obiektywny, bo ja nie wierzę w obiektywność w dziennikarstwie. Mamy swoje silne osobiste doświadczenia, swoje opinie, swój sposób, w który byliśmy wychowani, i to wszystko robi z nas po prostu ludzi
no, którzy czują i którzy piszą w pewien sposób. Ale rzeczywiście skryłem to skryłem te korzenie, dlatego że one po prostu, one by zbulwersowały sposób, w który moja praca była odebrana we Francji. O, i poza tym było też pewne ryzyko, bo ja często jeździłem do Gazy i w Gazie oczywiście, który jest kontrolowany przez Hamas, to po prostu nie ma wolności ruchu dla Żydów nawet z innych krajów, którzy by mogli tam sobie po prostu wędrować gdzie chcą i pracować na luzie. I te moje rozmowy z ludźmi z Hamasu by też były kompletnie niemożliwe, gdyby jasno było powiedziane, że jestem z pochodzenia żydowskiego. Czyli to był trik, no ale jednocześnie to jest pretekst do tego, żebyś się sobie zadał pytanie i prawda, to nas odsyła do tytułu, który na pewno zwróci uwagę, prawda, u czytelników. To jest takie pytanie, no dobrze, no to jakie, jeżeli ukrywasz swoją tożsamość ze względu na zawód dziennikarza i skłania cię to potem do zastanowienia się, bo takie pytania się jakby wracają w całej książce, to kim ja jestem, dlaczego tak postępuję? I szukasz odpowiedzi takich dziennikarskich, no bo relacjonujesz, prawda, głosy różnych osób z Izraela i okazuje się, że to jest jedno z najważniejszych pytań w Izraelu, znaczy, że ludzie, że to nie jest twoje pytanie, prawda, prywatne, tylko że to jest regularne pytanie, które sobie ludzie w Izraelu zadają, prawda, kim ja jestem i nawet ci, którzy udzielają najgłośniejszych odpowiedzi, no to jakby tak jakby ta licytacja trwa. I to jest, wydaje mi się, już coś, co daleko poza Izrael wykracza. Tak, ale też jest coś tak, ale to moje doświadczenie w Izraelu było bardzo, to było niesamowite przeżycie, naprawdę. Bo odkryłem przepaść dzielającą Żydów izraelskich z jednej strony i Żydów z diaspory. I przede wszystkim oczywiście w Stanach Zjednoczonych. Ta przepaść w tej chwili jest naprawdę bardzo, bardzo głęboka. I na czym ona polega? Że Izrael i zwłaszcza prawica izraelska narzucają Żydom spoza Izraela rodzaj obowiązku lojalności. Że Izrael jest jak domem matką dla wszystkich Żydów na świecie i że nie wolno krytykować Izraela, bo inaczej się jest zdrajcą albo heretykiem. I ten szantaż intelektualny, emocjonalny, który się opiera właśnie na tożsamości żydowskiej, mnie przeraża i mnie nie odpowiada. Bo ja uważam, że i nie tylko mnie, i widać w Stanach Zjednoczonych, jakie niesamowicie ostre są rozmowy właśnie o tym, co dzisiaj robi prawica izraelska. I to zaostrzenie definicji tożsamości żydowskiej w Izraelu. Nie masz wrażenia, że to samo, bo przecież obserwujesz Polskę, że to samo jakby w innych oczywiście okolicznościach, że jakby to samo, podobne zjawiska, podobne procesy zachodzą w Polsce. No, to jest jakby, nie jest nowością, że paralele pomiędzy Kaczyńskim i Netanyahu się snuje i porównania się między, nie wiem, jeszcze Orbana się tutaj dorzuca, się, prawda, pojawiają. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? No, to jest, myślę, że to jest oddzielna, długa rozmowa, bo oczywiście Bolsonaro, Orban, Trump, Kaczyński, no, Erdogan w Turcji. Jest dużo do powiedzenia na ten temat, ale jeżeli chodzi o Polskę, nawet jeżeli pracowałem dużo w Polsce, pisałem dużo reportaży o Polsce i o społeczeństwie polskim, ale mój stosunek do Polski jest jednocześnie intymny oczywiście, ale też z dystansem pewnym, bo jak na pewno Państwo się zorientowali, ja źle mówię po polsku, znaczy brakuje mi dużo słów i mam pewne problemy. Dobrze, niech ja wiem. Inni, ja wiem, niech tak inni mówią. Ja wiem swoje, ale w każdym razie mam pewne oczywiście problemy z wyrażeniem się dobrze po polsku i myślę, że to też stwarza pewien dystans. Znaczy ja intymnie znam Polskę przez swoją rodzinę, przez tym, że jeszcze w czasach PRL-u, ja często bywałem u dziadku właśnie u rodziny w Warszawie, pamiętam
pamiętam szare ulice, pamiętam puste półki w sklepach, pamiętam to wszystko, to jest rzeczywiście doświadczenie takie bardzo właśnie intymne, ale poza tym to nie jest, to znaczy jestem naprawdę Francuzem, jestem na 100% Francuzem i plus jeszcze na 30% Polakiem, powiedzmy tak, ale na pewno 100% Francuzem, w tym sensie, że naprawdę francuski to jest mój język, naprawdę ukochany, że myślę po francusku, że marzą mi się rzeczy po francusku, że piszę po francusku, że jem zwłaszcza po francusku także to jest naprawdę mój kraj, w którym się urodziłem. To jest ta odpowiedź na pytanie, dlaczego nie wybrałeś Polski, no bo Aleksander Smolar wybrał, Eugeniusz wybrał, prawda, twoja siostra wybrała, więc... Ale moje pytanie, ponieważ wszyscy ci je będą zadawać. Oczywiście, ale to jest, ja jestem zafascynowany swoją właśnie Anią, moją siostrą, która się stała w tej chwili gwiazdą Teatru Polskiego. Gorąco pozdrawiamy. Tak, bo to, co ona zdoła zrobić w Polsce na scenie teatralnej, jest po prostu fenomenalne i z dużym, wymagające bardzo projekty, bardzo ambitne, i znalazła ona naprawdę swoją publikę, jak się mówi po francusku. A ja pamiętam, że kiedy byliśmy dziećmi, to rozmawialiśmy zwłaszcza po francusku między sobą. I Ania źle mówiła po polsku, a w tej chwili, kiedy Ania daje właśnie wywiady prasie polskiej, ja po prostu nic nie rozumiem. Ona mówi w sposób, tak wyszukany i taką ma bogatą polszczyznę. Jestem naprawdę zafascynowany tym. Powiem ci tak, bo wracając do twojej książki, jeśli pozwolisz, to tak się nasuwało cały czas pytanie, prawda, bo tutaj wiemy, że musisz zmierzać po następne pokolenie niedługo, więc chciałem ci zadać od razu takie mocniejsze pytanie, to znaczy, czy nie jest tak, że to, co ty kojarzysz z judaizmem, czy w ogóle z pochodzeniem, to jest po prostu związane z pewnymi zachowaniami związanym z byciem inteligentem i że to w gruncie rzeczy, co ty, prawda, swoje konfrontacje ze światem, że chciałbyś mieć zawód dziennikarza w jakimś wyobrażeniu, że chciałbyś mieć tożsamość, która będzie z partii tenisówek i tak dalej. Czy to nie jest tak, że to jest po prostu jak jeden z modeli, na pewno nie wyłącznie, ale jeden z modeli bycia inteligentem i że tu pochodzenie żydowskie w ogóle nie ma nic do rzeczy? No tak, to jest trudne pytanie, bo jest właściwie tyle sposobów bycia Żydem, ile jest Żydów. No, tu nie ma jednej definicji. Także ja właściwie mam tą możliwość definiowania mojej tożsamości, jak chcę. Ja chcę powiedzieć, że to jest matrioszka. I że to jest tożsamość, która jest bardzo złożona i że ja nie chcę, żeby ona się definiowała tylko jednym wąskim wątkiem. Nie chcę tego. Ja wierzę w słowo my, na przykład. Bardzo, bardzo wierzę w słowo my. Ale jakie my? To takie my, nie takie my, które wyklucza, które jest nietolerancyjne. Tylko właśnie w takie my złożone bardzo. My to znaczy my Francuzi, ale to znaczy też my w Normandii, bo ja też mam tam korzenie bardzo, bardzo silne. To jest może też my dziennikarze. Za to powiedzieć my Żydzi, to prawda, że mi jest trochę trudniej to mówić, dlatego że dla mnie to jest bardziej abstrakcyjne. Ale to nie znaczy, że to my nie istnieje. Ono istnieje, ale on nie wyklucza innych. To jest jedna... Tak, proszę bardzo. Może zadam takie pytanie, które troszeczkę doprecyzowuje ten kierunek. Czym twoim zdaniem różni się niewierzący Żyd, prawda, bo opisujesz w swojej książce tego typu postawę też, niewierzący Żyd od niewierzącego Polaka, twoim zdaniem? Bo jak sobie pomyślimy o zbitce Polak-Katolik, prawda, to nagle otwiera się właśnie cała przestrzeń do bardzo podobnych pytań, które ty zadajesz w swojej książce w związku z żydowstwem. Także, że prawda, czym się różni niewierzący Żyd od niewierzącego Polaka, twoim zdaniem? Jest rabinka we Francji.
ja nie jestem religijną, ja nie jestem wierzącą osobą. Ale jest rabinka we Francji, którą bardzo cenię, która się nazywa Delphine Orvilleur, która taka figura świata liberalnego. Ona mówi coś, co mi się wydaje bardzo słuszne. Mianowicie, że się często przeciwstawia wierzących i niewierzących na świecie. W ogóle, we Francji, ale w innych krajach. Ale że tak naprawdę można zarysować inną linię podziału między tymi, którzy prowadzą dialog i tymi, którzy wykluczają innych. Między tymi, którzy rozumieją, że można nie podzielać ich norm i tymi, którzy traktują takich ludzi jak heretyków. Mhm. I ja bardziej wierzę w to podzielenie w dzisiejszych społeczeństwach. Nawet jeżeli muszę w jakimś momencie się znaleźć w mniejszości. Okej. Czyli w gruncie rzeczy, jeśli dobrze rozumiem, to ja twoją książkę czytam jako otwarty projekt, to znaczy, że ty jeszcze cały czas możesz napisać ciąg dalszy z dedykacją dla twojego syna, prawda? Tutaj prawda, jest zaraz na samym początku książki i stąd od razu pytanie takie, no dobrze, no to tytuł wiemy, że jest przewrotny, prawda, i związany z poszukiwaniem tożsamości, bo tytuł oznacza w gruncie rzeczy to, że pytamy się o to chciałbym zapytać, no to twoim zdaniem co to oznacza dobry Żyd? Ja nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, że powiedziałeś, można prosić, ale można też odmówić. Ja odmawiam odpowiedzenia na to pytanie dokładnie z powodu, który przedtem powiedziałem, że jest tyle sposobów bycia Żydem, ile jest Żydów. Jeżeli coś takiego mówię, takie zdanie mówię, to ja nie mogę potem dawać jakby ocenki. I mówić, ale swojemu synowi będziesz chciał coś przekazać, prawda? No bo tak rozumiem, tak. Też podstawę tej książki, tak? Tak, to na pewno. I a będę chciał przekazać. Nie ma wyboru etycznego między dobrem a złem, prawda? I to bym ci zalecał, synku, prawda? Absolutnie. Po pierwsze, mam nadzieję, że będzie miał ciekawość dla różnych losów w rodzinie z obu stron i ze strony ojca i matki. Mam też nadzieję, że będzie myśleć o losie innych w ogóle, nie tylko o losach rodziny albo o swoim. I że będzie jakoś w nim się rodzić taki humanizm. Chcę, żeby to nie brzmiało naiwnie, ale taki otwarty humanizm, że jeszcze jest taka możliwość w dzisiejszym świecie. No, brzmi to jednak górnolotnie, muszę powiedzieć, w związku z tym myślę, że to jest... Ja wiem, że świat jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowany i bardzo złożony, ale wierzę też w to, że dobro i zło jakoś istnieją. Niech to będzie puentą naszej dzisiejszej rozmowy. Raz jeszcze przypominam, Piotr Smolar, książka pod tytułem Zły Żyd. I jak zawsze chciałbym podziękować naszym patronom, którzy umożliwiają nam prowadzenie tych naszych spotkań, rozmów. Dziękujemy następującym osobom: Artur Sawicki, Marian Lemke, Aleksandra Kudrymska, Jakub Baczuk, Daniel Stawiński, Patryk Górniak, Aleksander Słowik, Jacek Ptaszek, Piotr Kissel, Karolina Alama, Tomasz Ostrowski, Grzegorz Gryczka, Kornel Wojciechowski i dziękujemy także tym osobom, które nam przekazują 1%. I tobie, Piotrze, ogromnie dziękuję za połączenie z Paryża. Nie, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie. I wszystkiego dobrego, trzymaj się ciepło. Wszystkiego dobrego. Cześć, cześć.